Pamiętam, jakby to było wczoraj, reaktywacja serii Flatout, tym razem jednak na miarę naszych czasów, czyli z fantastyczną technologią odpowiadającą za zniszczenia oraz fizykę. Do tego dochodzi oczywiście piękna oprawa wizualna, rozbudowany tryb dla wielu graczy i przede wszystkim całość zrealizowana miała być bez wielkich dystrybutorów, za to ze zbawicielami branży gier, tak zwanym finansowaniem i wsparciem społeczności. Cóż mogło pójść źle? Prototyp był gotowy, chętni mogli go przetestować, gra wydawała się w zaawansowanym stanie, rzuciłem pieniędzmi w monitor z pewnością, że już niedługo dostaniemy upragnioną ścigałkę. Tak, jeśli ominęły Was uroki partycypowania w inicjatywie zwanej wczesnym dostępem, to voila, pewnego pięknego dnia obudziliście się, by na Steamie znaleźć nową grę wyścigową na motywach rajdów wojny, czyli właśnie Wreckfesta. Samą grę testuję na tym oto uroczym laptopie, więc jak będę gadać o optymalizacji, to będziecie mieć jakiś punkt odniesienia. A nie owijając w bawełnę, pomijając opóźnienia, autorzy dostarczyli wszystko, co obiecywali. Gra posiada dokładnie to, za co lubiliście Flatouty, czyli mamy wyścigi oraz deathmatche po wypełnionych rozpadającymi się elementami torach oraz arenach, wszystko w różnych wariantach. Tak więc odpalamy grę, znajdujemy swój profil kierowcy, no i wokół niego wszystko się kręci. Za uczestnictwo w wyścigach dostajemy mamonę oraz doświadczenie. Mamona pozwala nam kupować dostępne w grze pojazdy oraz części do nich, a doświadczenie no, po prostu ogranicza postęp, by nie otrzymywać wszystkiego od razu. Bo jakbyśmy dostali wszystko od razu, to pewnie nie byłoby wychowawcze. W każdym razie z trybów gry mamy wyścigi dowolne, zabawy dla wielu graczy oraz karierę, czyli tak naprawdę zlepek różniaście ułożonych imprez. No i to w sumie tylko tyle i aż tyle, co gra ma do zaoferowania. No ale co jest najważniejsze? Otóż najważniejsze jest, że niezmiennie od czasów wczesnego dostępu gra się po prostu świetnie. Na torze albo na arenie znajdziemy maksymalnie 24 samochody, co jest liczbą absolutnie wystarczającą. W grze znajdują się dwa typy modelu zniszczeń, mamy normalne oraz realistyczne i szczerze mówiąc testowałem wyłącznie realistyczne. Wydaje mi się on idealnie pasować do zręcznościowego charakteru gry. To znaczy, nie jest to symulator uszkodzeń na miarę widocznego teraz w tle BeamNG. Czołowe zderzenie nie doprowadzi do automatycznego wyłączenia pojazdu z gry, ale i tak pozwala on się świetnie bawić. Wszystko jest niby oparte o jeden wielki pasek zdrowia, jednak zróżnicowanie mocy uszkodzeń zależnie od elementów, które walniemy, ich wpływ na prowadzenie oraz fantastyczna wizualna strona doskonale sprawują się w tym typie gry. No i jest on. Wybornie działający tryb dla wielu graczy. Od wczesnego dostępu nie miałem problemów ze znalezieniem w internecie losowych graczy chętnych do zabawy, znalezienie jakiegoś serwera społecznościowego, a sam schemat nieczystych wyścigów pasuje w końcu jak ulał do natury lubiących sobie psuć wzajemnie zabawę graczy. Przez całe 5 lat okresu prenatalnego zwanego wczesnym dostępem nie miałem też żadnych problemów technicznych ani optymalizacyjnych. Gra świetnie wspiera kierownice, pady, klawiatury, a do tego, zgodnie z obietnicami, odpalamy grę i co widzimy? Można instalować mody, więc wywiązali się z obietnic, w przeciwieństwie do innej gry, która pospiesznie dostała cyferkę 1.0 w tytule i przypomina 0.1. Oprócz tego patrzymy do sklepu i widzimy pozytywne recenzje wystawione przez społeczność, z którymi się w pełni zgadzam, bo jeśli tylko zapomnimy o całej 5-letniej patologii Gehennie, jest to piękny, kompletny produkt. Z ciekawostek bardzo podoba mi się też, że gra kultywuje pewną taką tradycję, to znaczy wciskane są do niej takie bardzo hipsterskie zespoły, przynajmniej ja ich nie znam. I tutaj jest to samo, wszyscy cudownie krzyczą, można się poczuć jak w szkole średniej, w czasach buntu. No i proszę, my tu sobie gadu-gadu, wychodzi taka laurka, więc otwieracie portfele. Już macie się rzucić do zakupu, a tutaj problem. Otóż warto o tym powiedzieć, polski Steam wycenił Wreckfesta na 180 zł. I moim zdaniem jest to kwota dwukrotnie zbyt duża jak na nie tyle jakość, bo jakość jest spoko, ale na powiedzmy ilość samochodówki w samochodówce. To jest po prostu skromna gra wyścigowa i nie ma startu do takiej Forzy czy innych hitów, jeśli chodzi o ilość zawartości.
Oczywiście, oczywiście. Biorąc pod uwagę całą 5-letnią Gehennę, to że to jest troszeczkę niszowa produkcja oraz, przede wszystkim, prawidła rządzące wolnym rynkiem, nie ma w tym niczego złego, że sobie życzą taką kwotę, ale tak samo niczego złego nie będzie w tej mojej sugestii, by poczekać na przecenę albo modlić się, by jakiś polski dystrybutor wziął ją pod swoje skrzydła i dostosował cenę do rynku. Tak czy siak... Tym materiałem żegnam kolejną wieczną alfę, która przeżyła piekło wczesnego dostępu i egzystuje na rynku jako normalna produkcja. Miłej zabawy!